znalezione w internetach i mało kto będzie się domyślał. Z przemówienia byłego dyrektora CIA Alena Dallesa. Jego życie to lata 1893-1969. Siejąc chaos w Związku Radzieckim, niezauważalnie zastąpimy ich wartości fałszywymi i zmusimy ich uwierzyć w te fałszywe wartości. I jak? Znajdziemy podobnie myślących ludzi, naszych sojuszników i pomocników w samej Rosji. Epizod za epizodem będzie się odgrywać ogromna w swej skali tragedia zagłady najbardziej zbuntowanego narodu na Ziemi, ostateczne, nieodwracalne wygaszenie jego samoświadomości. Literatura, teatry, kino, wszystko będzie przedstawiać i gloryfikować najpodlejsze ludzkie uczucia. Będziemy na wszelkie sposoby wspierać i wznosić tak zwanych twórców, którzy zasieją i zaszczepią w ludzkiej świadomości kult seksu, przemocy, sadyzmu, zdrady, słowem wszelkiej niemoralności. Prowadzimy zamieszanie w rządzeniu państwem. Będziemy dyskretnie wspierać tyranię urzędników, opówkarstwo, brak skrupułów, biurokracja, zwłoka będą popierane. Życzliwość, uczciwość i przyzwoitość będą wyśmiewane i nikomu nie będą potrzebne. Staną się one reliktem przyszłości. Chamstwo i bezczelność, kłamstwa i oszustwa, pijaństwo i narkomania, zwierzęcy strach przed sobą i bezwstydna zdrada, nacjonalizm i wrogość narodów, przede wszystkim wrogość i nienawiść do narodu rosyjskiego. Wszystko to będziemy kultywować sprytnie i nienachalnie. Wszystko to będzie kwitło w pełnym rozkwicie. I tylko nieliczni, bardzo nieliczni, będą mieli pojęcie lub nawet zrozumieją, co się dzieje. Ale postawimy takich ludzi w bezradnej pozycji. Zrobimy z nich pośmiewisko, znajdziemy sposób, by ich oczernić i ogłosić szumowinami społeczeństwa. Tu przypomina mi się Radio Wolna Europa. A dziś to szury, płaskoziemcy, onucy, agenci. Łączymy kropeczki, kochani. Pozdrawiam myślących.